już teraz łączymy się z Bartkiem Węglarczykiem, redaktor naczelny Onet.pl. Dzień dobry, witam cię serdecznie o 8 rano. Dzień dobry, witam cię. Dzień dobry. Onet, a w zasadzie cała nasza grupa dołącza do protestu w obronie wolnych mediów, w obronie TVN-u, bo tak jak powiedziałam, dziś TVN, jutro takie prawo, które będzie po myśli Prawa i Sprawiedliwości, może dotknąć także nas. Zaskoczyła cię ta piątkowa, przyspieszona w cudzysłowie akcja Prawa i Sprawiedliwości rządu, żeby przeforsować ustawę Lex TVN? No myślę, że w piątek rano, jak sama wspomniałaś, jak się żegnaliśmy po Onet rano, to mieliśmy takie samo pojęcie o tym, że ta ustawa zostanie przepchnięta przez parlament, jak przewodniczący Komisji Kultury, który musiał organizować na prędce spotkanie komisji, żeby przepchnąć tą ustawę przez komisję i przesłać ją dalej do Sejmu. Nikt się nie spodziewał. Myślę, że to była zupełnie niespodziewana decyzja i do końca tak nie wiemy naprawdę, dlaczego to coś to się stało w piątek. Myślę, że możemy spekulować na ten temat, ale nie wiemy na pewno, dlaczego to się stało w piątek. Wszystko się odbyło w takim tempie. Jesteśmy troszkę przyzwyczajeni do tego, że ten parlament troszkę udaje parlament, bo ja przypomnę, że parlament polega też na tym, że się debatuje nad prawem, które się przyjmuje. Tutaj oczywiście żadnej debaty nie było, było szybkie głosowanie, jak biuro legislacyjne Sejmu potwierdziło, niezgodne z prawem. Całe posiedzenie komisji było niezgodne z prawem, no ale mało kto się przejmuje oczywiście opinią prawników w tym kraju. Ważne jest to, czego chcą politycy, a nie to, co mówią prawnicy. Więc tak, byłem całkowicie zaskoczony. Pisze o tym między innymi Gazeta Wyborcza. Już chyba w weekend widziałam taki komentarz Dominiki Wielowiejskiej, że podobno Andrzej Duda nie będzie się spieszył, Rzeczpospolita również, z podjęciem decyzji, czy podpisać, zawetować, odesłać do Trybunału. Też pewnie decyzja już zapadła, o czym my jeszcze nie wiemy, jaka ona jest, ale jakiej mimo wszystko tej decyzji spodziewasz się, że to faktycznie była gdzieś tam próba i potrzeba przykrycia innych afer, których lista jest bardzo długa, czy i decyzja zapadnie taka, że ta ustawa pójdzie do zamrażarki, bo chodziło tylko o taki chwilowy zamęt tak naprawdę, czy mimo wszystko jednak to jest już zamach na wolne media, no i dzisiaj padło na TVN, a jutro, tak jak mówię, to możemy być my równie dobrze. No, oczywiście nie wiemy, co zrobi pan prezydent, natomiast myślę, że są możliwe różne scenariusze. Ja myślę, że jest możliwy scenariusz, że prezydent wiedział o tym, że ta ustawa pojawi się w Sejmie w piątek i że wiedział również o tym, co zrobi. Jest możliwe, że prezydent się porozumiał z Prawem i Sprawiedliwością i wcale to nie znaczy, że to porozumienie polega na tym, że on podpisze tę ustawę. Moim zdaniem to wcale nie jest pewne. Być może ta ustawa została przepchnięta właśnie dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość wie, że prezydent ją zawetuje, a może ją zawetować po to, żeby Prawo i Sprawiedliwość miało taką wymówkę i mogło powiedzieć, no próbowaliśmy przeprowadzić repolonizację mediów, no niestety prezydent zablokował, a prezydent może to zablokować na przykład dlatego, że Amerykanie na niego nacisnęli, a wiemy, że te naciski są olbrzymie i ktokolwiek wierzy, że Discovery, jedna z największych firm medialnych na świecie, podda się bez walki i odda swój biznes tak po prostu, to jest w głębokim błędzie i gwarantuję, że Discovery bardzo mocno naciska, dyplomacja amerykańska bardzo mocno naciska, a ja tylko przypomnę, że za chwilę prezydentowi kończy się druga kadencja. Nie bardzo wiem, co miałby w polskiej polityce robić po zakończeniu prezydentury. Myślę, że prezydent Duda myśli o tym, co zrobić na scenie międzynarodowej. Byli prezydenci bardzo często obejmują ważne funkcje w organizacjach międzynarodowych i tutaj amerykańska przyjaźń może mu się bardzo przydać. Jeżeli doszło do jakiegoś porozumienia pomiędzy Amerykanami i prezydentem Dudą, ty dzisiaj zablokujesz ustawę, a my cię jutro poprzemy na jakieś stanowisko w jakiejś organizacji międzynarodowej, no to znaczy, że prezydent zawetuje tę ustawę, co może być, podkreślam jeszcze raz, na rękę Prawu i Sprawiedliwości, bo Prawo i Sprawiedliwość wobec swoich wyborców będzie mogło powiedzieć, chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zwykle. Mm-hmm. Ja wiem, że to pytanie, Bartek, jest powtarzane, zwłaszcza w ostatnich dniach, bardzo często i odmieniane przez wszystkie przypadki, ale powiedzmy o tym, bo myślę, że trzeba o tym mówić i przypominać tym, którzy nie mają tego świadomości, jak bardzo ważne są wolne media, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, i jak bardzo ważny jest ten obiektywny przekaz i mówienie o tym, jak wygląda otaczający nas świat.
Rzeczywiście jest tak, że politycy nam wmawiają, że demokracja jest wtedy, kiedy możemy pójść i zagłosować na kogo chcemy. I to jest oczywiście prawda, to jest jeden z wymogów demokracji. Musimy mieć prawo zagłosować na kogo chcemy. Natomiast to nie jest jedyny składnik demokracji. Wolne wybory nie zaczynają się w dniu głosowania i wolne wybory nie zależą tylko od tego, kto liczy głosy, choć oczywiście Lenin miał rację, że to jest bardzo ważne, kto liczy głosy. Natomiast wolne wybory i demokracja zaczyna się od informacji, od dostępu ludzi do swobodnej informacji, na podstawie której mogą podjąć decyzję. Ta wolna informacja dotyczy tak samo tego, na jaki film pójść do kina, czy jakie ubranie kupić. I ludzie mają prawo wiedzieć, który film jest dobry i który film jest zły. Natomiast ta informacja dotyczy też oceny pracy polityków. I dopiero na podstawie pełnej oceny pracy polityków, tego, co zrobili dobrze i tego, co zrobili źle, ludzie mogą podjąć świadomą decyzję, na kogo głosować. I tylko wtedy to są wolne wybory. Jeżeli doprowadzimy do sytuacji, w której Jacek Kurski będzie decydował o tym, co ludzie wiedzą na temat tego, co zrobili politycy, a czego nie zrobili, to nie będziemy mogli świadomie podejmować decyzji o tym, na kogo głosować. Bez tej świadomej decyzji, bez względu na to, kto liczy głosy, wybory nie będą wolne. Prezydent Władimir Putin uczciwie wygrywa wybory w Rosji. Jeśli chodzi o liczenie głosów, nie trzeba w Rosji specjalnie oszukiwać. Władimir Putin dostaje większość głosów w Rosji. Problem polega na tym, że Rosjanie nie wiedzą, jaka jest realna sytuacja w ich kraju i nie mają prawa dowiedzieć się, jaka jest prawdziwa ocena pracy prezydenta Putina. W związku z tym jego wybór na prezydenta nie jest wolnym wyborem. Myślisz, że istnieje takie ryzyko, taki czarny scenariusz, w którym właśnie nasza firma, kolejne firmy, które robią wszystko, żeby obiektywnie przekazywać, jak wygląda otaczający nas świat, mogą być kolejne na liście, jeżeli, tak jak mówię, oczywiście ten czarny scenariusz się sprawdzi, jeżeli Jarosław Kaczyński chce doprowadzić do tego, jak wygląda właśnie przekaz medialny, chociażby w Rosji, tak jak wspomniałeś, czy nie wiem, na Białorusi. Nie mam żadnej wątpliwości, że Jarosław Kaczyński nie lubi wolnych mediów. Powtarza to od wielu lat, jest bardzo konsekwentny w swojej opinii. Wiemy z maili ministra Dworczyka, z jednej z najciekawszych afer i najciekawszych przecieków w historii europejskiej polityki, jak otoczenie pana premiera patrzy na media. Media dzielą się na nasze i nie nasze. Nasze media to są ulegli dziennikarze i ulegli pracownicy mediów, którym można wydać polecenia i kazać coś zrobić. Nie nasze media, to są te media, których nie można wydać poleceń. O naszych mediach mówi się z pogardą, no bo tak się mówi o ludziach, którzy stają na baczność i wykonują polecenia i dają sobie łamać kręgosłupy, takich ludzi się nie szanuje. O pozostałych dziennikarzach się martwi, jak im odpowiedzieć na pytania, tak żeby nie odpowiedzieć i żeby się nie dowiedzieli prawdy. Wiemy, że w ten sposób kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości myśli o mediach. Z tego bardzo łatwo wyciągnąć wniosek, że kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nie chce wolnych mediów. Więc jeśli pytasz mnie, czy może się zdarzyć tak, że my też nie będziemy mogli pracować? Oczywiście, że tak. Jeśli uda się zamknąć usta TVN-owi, to wszystkie wolne media będą następne w kolejce. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Jakąś się przyjmie ustawę, jakieś się przyjmie prawo, wszystko jedno, Trybunał Konstytucyjny przyklepie, parlament przegłosuje w 2 godziny bez żadnej dyskusji, nie ma żadnego problemu. To wszystko się da zrobić. Oczywiście pamiętając o tym, że to już nie jest demokracja i takie działanie nie ma nic wspólnego z demokracją. Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onet.pl. Bardzo dziękuję ci za ten komentarz. Wszystkiego dziękuję dobrego, bardzo. Mimo wszystko. Miłego dnia. We'll be right back.